Cześć. Dzisiaj jest takie powiedzenie na temat rób to, co ci się opłaca. Żeby robić to, co ci się opłaca, musisz wiedzieć, co ci się opłaca. Kochani, to jest dla niektórych ludzi strasznie trudne. Ten temat w ogóle ma parę aspektów, bo bardzo, bardzo dużo ludzi oburza się na słowo opłaca się, ponieważ oni krzyczą, że oni nie są zorientowani materialnie i nie chodzi o to, co się opłaca, tylko o to chodzi, co jest dobre, szlachetne i moralne i potrzebne. Otóż słowo opłaca jest bardzo, bardzo ważne i bardzo mało używane w naszym wychowaniu i w naszej w ogóle wiedzy życiowej się go nam nie ofiarowuje jako bardzo ważnego wskaźnika właśnie tego, co jest dla nas właśnie dobre i rozwojowe i zdrowe. Słowo opłaca się, nie opłaca, warto, nie warto, nie jest związane z pieniędzmi, choć może być związane i z dobrami tymi, wiecie, materialnymi, choć może być związane. Jest związane z naszym dobrostanem, jest związane z mądrymi wyborami, jest związane z tym, żebyśmy siebie znali i żebyśmy z naszego doświadczenia czerpali taką wiedzę, która nam pomaga przy kolejnych działaniach, przy kolejnych decyzjach, przy podejmowaniu takich rzeczy, których się troszkę obawiamy i co do których nie mamy gwarancji. Przypominam wam, że co do niczego nie mamy gwarancji. Jeśli ktoś tego jeszcze nie wie, niech się bardzo nad tym zdaniem zatrzyma. Co do niczego nie mamy gwarancji. Jest takie fajne, większość z was zna na pewno, taki podział w człowieka wewnętrznego, że tak powiem, na dziecko wewnętrzne, rodzica wewnętrznego i dorosłego. Dziecko wewnętrzne to są uczucia, postawy, chęci, reakcje, spontaniczność. I ono używa wewnętrznej swojej mowie takich określeń jak mogę, nie mogę, lubię, nie lubię, nie podoba mi się, właśnie mogę to od rodzica bardziej. Nie podoba mi się, podoba mi się, mam ochotę, nie mam ochoty i tak dalej. Rodzic wewnętrzny to są nakazy, zakazy, normy, uczenie nas, prawda, przeważnie od naszych rodziców to bierzemy i tam są trzeba, nie trzeba, wolno, nie wolno, muszę, powinnam, nie powinnam. Ale też na przykład życie jest dobre, albo życie jest do kitu, ludzie są uczciwi, ludzie są wredni, normy, pomysły, różne takie, wiecie, takie rzeczy, które nas wyposażają w jak gdyby wiedzę życiową, albo nas nie wyposażają, tylko nas prowadzą na manowce. A dorosły to jest komputer, który pamięta wszystko. Słuchajcie, wiedzmy to o sobie, że nasze ciało, nasz cały organizm pamięta wszystko, co się działo. Tylko, że my czasami nie chcemy mieć z tym kontaktu, że my czasem od tego uciekamy, że my się przed tym bronimy, bo gdybyśmy mieli to wiedzieć, to trzeba by było brać to pod uwagę, wyciągać wnioski i zastanawiać się, co się opłaca. Ale zastanawiać się w sposób uczciwy. Jak się wychowuje małe dzieci, to bardzo dużo rodziców bardzo wierzy w to, co mówi, że ja dla ciebie chcę najlepiej. Tak naprawdę dla siebie chcesz najlepiej, drogi rodzicu. Czasem dla dziecka co innego byłoby lepsze. I nie mówimy dzieciom, sprawdź sobie. W każdym razie mniejszość rodziców to mówi. Wiem, że są mądrzy rodzice. I mówią, ja mojemu dziecku pozwalam, bo nie mogę mu nawet nie pozwolić, bo to ono ma być samodzielne, prawda? Ono potem będzie żyło swoim życiem. Więc niech sobie sprawdzi, co jest dla niego ważne, co jest dla niego cenne, co jest mu po drodze. I to jest właśnie to, co się opłaca. Jeżeli na przykład zgodzimy się, oczywiście dla rodziców, czy dla świętego spokoju, czy dlatego, żebyśmy byli popularni, czy lubiani, czy kochani, czy dlatego, żeby na nas nie wrzeszczano, nie nękano nas na coś, na co nie mamy wcale ochoty ani siły, ani nie mamy też potencji, to potem siedzimy w takich malinach, wiecie, i ciągniemy je wbrew sobie, zużywając na to mnóstwo energii, niechętnie w dodatku, z jakąś złością, z jakimś poczuciem niesprawiedliwości i krzywdy. Nikomu nic dobrego z tego nie przyjdzie. Chyba, że taka pozorna
duma, pycha właściwie rodziny. No, ustawiliśmy dziecko tak, jak żeśmy chcieli i tak, jak głęboko wierzymy, że to mu na pewno dobrze zrobi. A może wcale nie chcą zobaczyć, że mu robi to źle. I teraz pytanie, czy ty, ja, robisz to, co ci się opłaca, jest bardzo zasadnym pytaniem, które niektórych przestrasza. Mianowicie pokazuje, że trzeba by się było na przykład zbuntować, nie zgodzić, pójść pod prąd, wybrać coś, co nie będzie miało aklamacji od razu, czyli zgody, co być może wzburzy mamusię, współmałżonka, może się też nie będzie podobało dzieciom. Przykłady różne ludzie mogą mieć różne. Poczynając od takich słynnych, prawda, na jakie studia idziesz, albo jaką szkołę wybierasz, albo kim chcesz zostać, albo z kim się chcesz związać. Jeżeli zobaczcie taką sytuację, ja znam jej bardzo wiele przykładów. Dziewczynie w domu było źle, ciężko. I jak to bądź skorzystała z okazji, że ktoś się koło niej kręcił i się z nim związała. I na przykład nawet, może dość słusznie, mamusia mówiła, wiesz co, to nie jest dobry człowiek, nie bądź z nim. Ale przynajmniej mówiła, zostaw go, nie, w ogóle nie pozwalam ci. W związku z czym, co zrobiła? Podjudziła córkę, żeby ta się właśnie na przykład powiedziała, a tak, bo ty nie rozumiesz, że ja go kocham, prawda? Bo to jest ten pierwszy, który przyszedł i chce mnie zabrać od was. To są wszystko rzeczy bardzo często poukrywane pod spodem, ale one się dzieją. No i ta dziewczyna się na przykład wiąże z tym facetem i po jakimś czasie, no właściwie dla uczciwości swojej i w ogóle relacji z mamusią, powinna, czy mogłaby się przyznać, tutaj miałaś rację, nie? Ale nie, przecież ja nie mogę teraz jakby za mojej inwestycji i tego mojego buntu na przykład zmarnować, żeby powiedzieć, no rzeczywiście nie warto z nim na przykład tak całkiem być, więc albo z nim siedzę, no nie tylko oczywiście dlatego czasem siedzi się z kim nie warto, ale jest to też jeden z powodów, żeby no nie okazało się, że poszłam w złą stronę. A to się nie opłaca, rozumiecie, siedzieć w czymś, znaczy nie opłaca się doinwestowywać tego, co żeśmy źle rozwiązali. Mam taki bardzo konkretny przykład, jak przyszły dwie córki jednego bardzo bogatego pana, który niegdyś był bardzo bogaty, łatwo mu się robiło pieniądze, miał jakiś tam rodzaj produkcji czegoś tam, miał dużo fabryk, dużo narzędzi, maszyn. Tylko że te produkty, które on wykonywał, czy jego wszyscy pracownicy, przestały być na tym rynku w ogóle potrzebne. To się często zdarza. Ale on się przyzwyczaił bardzo do takiego bardzo dostatniego życia. Kupił swoim córkom mieszkania, a swoją żonę obsypywał tam futrami, klejnotami. Wyjeżdżali w jakieś wspaniałe podróże. I jak to się wszystko rypło, to on się z tym absolutnie nie chciał pogodzić. No i co zaczął robić? Słuchajcie, najpierw żonę jakoś tak no, uległa była, pozbawił tych klejnotów i tych futer i tych jej różnych wspaniałości, żeby w tą produkcję, która już do niczego nie prowadziła, ładować znowu. Jego kumple od różnych interesów mówi, słuchaj, sprzedaj te fabryki, sprzedaj te maszyny, wycofasz pieniądze, konkretne pieniądze, wycofasz, prawda? Nie, on będzie robił dalej, produkował to, czego już nikt nie chce kupować. I w pewnym momencie zażądał od swoich córek, żeby one sprzedały te mieszkania, które on im kupił, bo on musi nadal inwestować w swoją działalność. One do mnie przyszły zapytać, czy mają prawo nie zgodzić się na to. Ja powiedziałam, przede wszystkim prawnie jesteście właścicielkami tych mieszkań, prawda? Ojciec nie może wam ich zabrać. No ale moralnie one się czuły tak nie w porządku, bo mamusia tak poddawała. Ja mówię, no wiecie, no to jest decyzja mamusi, wy nie musicie tego robić. I to jakby nie o tym jest opowieść, choć to też jest ważny przykład dla wielu kobiet, żeby nie odpuszczać czegoś, co ja dostałam, prawda? Czy zostałam wyposażona przez swojego ojca, bądź co, bądź podstawową rzecz do życia, prawda? Jeśli ją przyjęła mi ją mama, on mi ją dał.
Tylko, że to jest przykład o nim, prawda? Nie opłaca się ładować w coś, co już się nie sprawdza. Nie opłaca się siedzieć w miejscu, w którym jest mi coraz gorzej. Nie opłaca mi się wydawać pieniędzy na coś, co już wiem, że nie jest tego warte. Nie opłaca mi się kolegować z ludźmi, którzy mnie oszukują. Nie opłaca mi się chodzić w miejsca, w których mogę dostać w mordę. Nie opłaca mi się, chyba że lubię, ale to wiecie, to jakby to powiedzieć inny zupełnie kawałek. Nie opłaca mi się tylu rzeczy nie robić, które robię. Czemu je robię? Dlatego, że nie pozwolono mi, że my sobie dzieciom nie dajemy praw, nie dostaliśmy jako dzieci prawa, nie dostajemy w ogóle jako młodzież praw, nie dostajemy jako obywatele praw i tacy jesteśmy nauczeni, przyzwyczajeni do zniewolenia, do takiego ciągnięcia kieratu tak zwanego, do zmuszania się czasami do przetrzymywania sytuacji w imię właśnie jakiejś wytrwałości, wytrzymałości, która niczemu nikomu nie służy, która raczej tylko służy właśnie takiemu ugruntowywaniu, uległości i w gruncie rzeczy marnowaniu życia, zdrowia, energii, a także rozumu. To jest duża skala, prawda, o której mówię i ona jest bardzo ważna, ale też w skali naszego osobistego, indywidualnego życia dla nas to jest najważniejsza rzecz, żeby nie topić tego, cośmy, co potrafimy, co umiemy. No wiecie, każdemu wolno, to używam tego określenia, tego obrazu, w różnych sytuacjach, ale wyobraźcie sobie, że zarabiacie po, nie wiem, miesiącu jakiegoś wysiłku pieniądze, macie te pieniądze papierowe, a może też na pasku jakimś, albo takie, wiecie, wypisane na fakturze, czy tam na czym tam. Idziecie sobie do kibelka, jak to sobie drzecie, wrzucacie do sedesiku i woda. Wolno? Wolno, każdemu wolno. Robi to ktoś? Nie przypuszczam. Pozwalam sobie mieć poczucie, że nikt tego nie robi. A ilu ludzi robi tak, że swój wysiłek, swoją wiedzę, swoje umiejętności, swoją w ogóle wyjątkowość na przykład oddaje na marne. Albo pomaga komuś, kto nawet nie dziękuje i nie używa tego. Albo lata za jakimiś sprawami, które nie są tego w ogóle warte. Wiecie, ja uważam, że życie jest długie, więc nie będę wam mówiła, że życie jest krótkie i go szkoda na takie rzeczy. Nie, życie jest długie i dlatego, że jest długie, że możemy tam zrobić różnych dobrych, fajnych rzeczy sporo i sobie, i dzieciom, i bliskim, i całej też społeczności, nawet światu całemu, to tym bardziej nie warto robić takich bezsensownych. Co prawda, wiemy to już bardzo dobrze, że na przykład to, że ktoś jest w związku z patologicznym, no oznacza, że został prawdopodobnie do patologicznego związku wychowany i że inaczej na razie nie umie. Ale jest już tak, to idzie bardzo trudno to nawet czasem zobaczyć, prawda, ale można. Nie mówię teraz o tym, że da się to zrobić, żeby wszyscy ludzie, którzy żyją poniżej swojego komfortu czy swoich umiejętności i swojej wartości, mieli sobie móc z tym poradzić, bo do tego potrzeba bardzo też dużo wsparcia i dużo innego myślenia społecznego, którego jeszcze ciągle brakuje i ciągle za mało się w to inwestuje. Ale jeśli będziemy poszerzać pola, w których zaczniemy sobie zdawać sprawę, co się opłaca, będziemy też wymuszać to, wymuszać w taki pozytywny sposób i od rodziny, i od dalszych kręgów, które nas otaczają i będziemy pokazywać innym ludziom, że tobie, każdemu wolno, nie tylko wolno, ale że to jest swój obowiązek wobec siebie żyć tak, jak się tobie opłaca, ponieważ wtedy nie włazisz w cudzy teren, nie zabierasz nikomu, inwestujesz w to, co ci przyniesie korzyści w każdym sensie i w każdej dziedzinie, w której możesz mieć korzyści. Znowu mówię, korzyści nie zawsze są materialne.
na przykład się czegoś uczysz, bo ci się to potem przyda, bo chcesz, bo jesteś do tego zdolny. Znaczy, jeżeli człowiek robi coś, do czego jest niezdolny, bo mu jego nauczyciele, czy rodzice, czy Panie Boże mistrzowie, że tak powiem, to nie są wtedy mistrzowie, zmuszają. Taki straszny przykład, bardzo częsty. Dlaczego jak masz z tego dobre stopnie, to z tego nie masz? No bo tamtego się chce uczyć, a to jest dla mnie za dużo. Szkoła wszystko równo traktuje. Jak tak można? Jak można traktować te same, nie wiem, i żądać od dziecka, które jest zdolne na przykład w rysowaniu, do tego, żeby było jednocześnie zdolne na przykład w bieganiu. Czasami jest, a jak nie jest, to co? Albo że jak dostaje z fizyki i chemii, bo go to ciekawi, jeszcze nawet w domu parę tych zrobił eksperymentów z eksplozją, to żądać od niego, żeby pisał świetne wypracowania. Może wystarczy, jak będzie się umiał porozumiewać w miarę sensownie. Przecież miejmy, co się opłaca? Opłaca się być sobą. Opłaca się robić to, co daje rezultaty. Opłaca się być z ludźmi, z którymi nam jest dobrze. Opłaca się pracować w zawodzie, który nam przynosi satysfakcję i ludzie mają z nas korzyść i pożytek. Ile jest takich rzeczy? Sami sobie możecie podopowiadać. Sprawdźmy sobie, czy ja sobie pozwalam, czy ja o to dbam, czy ja się o siebie troszczę w tym względzie, w tej sprawie i czy pozwalam moim bliskim, albo przyjaciołom, albo znajomym, albo kolegom, już nie mówiąc o dzieciach, na to, żeby oni żyli też tak, jak im się opłaca. Człowiek, który żyje tak, jak mu się opłaca, najmniejsze kłopoty sprawia innym właśnie. To tak miejcie sobie, o ile się wam uda.